Jak Wikipedia zmienia świat? Rozmowy o największej encyklopedii w historii. Jak Wikipedia zmienia świat? Na kolejne nagranie odcinka podcastu wybrałem się do Wrocławia, żeby spotkać się z Celiną Strzelecką. Dzień dobry. Dobry państwu. Ty zajmujesz się projektami GLAM dla Wikipedii. Bo projekty GLAM to jest w ogóle coś bardziej ogólnego, nie tylko związanego z Wikipedią. Tak, GLAM, czyli akronim od skrótu Galleries, Libraries, Archives, Museums, czyli galerie, biblioteki, archiwa, muzea. Jest to ogólnoświatowy skrót do właśnie tego typu instytucji kultury, natomiast jest to również skrót mocno promowany przez Wikimedia międzynarodowe. A także Stowarzyszenie Wikimedia Polska ma swoją działkę GLAM. Działka GLAM polega na tym, żeby współpracować z instytucjami kultury, ponieważ posiadają oni bardzo wartościowe zasoby edukacyjne, artystyczne, które są bardzo często niedostępne przez odbiorców w inny sposób niż poprzez jedynie pójście do muzeum. No a czasem chyba w ogóle gdzieś w piwnicach tam leżą i się kurzą, a to znaczy prawda. Są zadbane oczywiście, bo to dzięki temu, że te instytucje uratowały te dzieła dla nas i przechowują, konserwują, to w ogóle one istnieją, mimo że w piwnicy, no ale mogą ujrzeć światło dzienne, prawda? Z tą piwnicą również bywa, ponieważ instytucje kultury są przeładowane zbiorami, także nie jest to do końca powiedziane. Nie ma tego jak eksponować. Dokładnie, ale też jest taka ciekawa perspektywa, że zdarzają się dzieła, które są w Wikipedii, a nie można ich zobaczyć nawet w muzeum. A przykładem takiej pracy jest obraz Edwarda Dwórnika, Wawel. To jest współczesne dzieło, współczesny obraz właśnie Wawelu, Zamku Królewskiego na Wawelu, który był raz pokazany na jednej wystawie w zestawieniu z obrazem Matejko. Natomiast obraz ten był pokazany tylko raz na tej wystawie. Obecnie znajduje się, wisi on w salach pracowników Zamku Królewskiego na Wawelu i można go zobaczyć w Wikipedii. Osoby, które przychodzą zwiedzić Zamek Królewski na Wawelu, nie mają do niego w tym momencie dostępu. Także można o tym spojrzeć na to z tej perspektywy, ale również jest bardzo wiele zasobów, które po prostu ludzie z całego świata, zamiast pojechać do Polski, do konkretnego muzeum, mogą zobaczyć kopię w Wikipedii. I to czasem dużej rozdzielczości. Tak. Ale to wiesz, ja pamiętam początki tego projektu były bardzo trudne, bo teraz to już właściwie kolejka się ustawia, prawda? Chyba tych galerii, muzeów do tego, żeby współpracować z Wikipedią i żeby tam zamieścić swoje zasoby. To prawda, że ja jako osoba, która pełni funkcję specjalistki do spraw GLAM, nie jestem w stanie zaopiekować się wszystkimi w Polsce instytucjami w taki sposób, żeby jak najbardziej, jak najlepiej móc wszystko zaprezentować w Wikipedii. Z tego również powodu powstał projekt Wikipedysta Rezydent. Projekt ten polega na tym, że to instytucje kultury zatrudniają w ramach projektu, czy też w ramach stałej działalności swojego wikipedystę, który poprzez ciągłe bycie w tej instytucji i interakcje z pracownikami instytucji kultury jest w jak najlepszy sposób w stanie zagospodarować tą wiedzę pracowników tej instytucji i również zdigitalizowane zbiory zaprezentować w Wikipedii, czy też za pośrednictwem Wikipedii, a także załadować te zbiory do Wikimedia Commons. Często takie instytucje, znaczy może nie teraz, bo od tego się odchodzi, ale bywało w przeszłości, że instytucje kultury bały się udostępniać. No to ja pamiętam, że w ogóle nie udostępniały po prostu, no bo jak to? Przecież my tutaj mamy te zbiory i chcemy, żeby ludzie przychodzili do nas, a nie żeby oglądali sobie to w Wikipedii, tak?
Badania pokazują, że im więcej pokaże się przez internet, tym więcej osób będzie chciało przyjść do instytucji i zobaczyć. Więc ten sposób myślenia, choć jest on jeszcze, czasem się zdarza, nie jest on tak naprawdę korzystny dla instytucji. A instytucje powinny te zbiory uwalniać, a zdarza się, że kiedyś była taka sytuacja z Zamkiem Królewskim na Wawelu, że zamek zabraniał jakichkolwiek fotografii swoich dzieł. Teoretycznie nie powinien tego robić, ponieważ są to zasoby... Dzieła w domenie publicznej. Dokładnie, dzieła w domenie publicznej, więc każdy powinien mieć dostęp. Prawa autorskie wygasły do tych dzieł. Tak, prawa autorskie wygasły, w związku z czym jest to jakby dziedzictwo, dobro kulturowe należące do nas wszystkich, więc każdy z nas powinien mieć do tego dostęp. Natomiast zdarzyło się, że jednak ludzie, będąc na Zamku Królewskim na Wawelu, robili te zdjęcia. Nie do końca poprawnie, zgodnie z polityką. Z regulaminem. Z regulaminem. Bo regulamin był, zaprzeczał prawu. Także, tak. No ale to powiedzmy, no tak, no ale tam był egzekwowany ten regulamin, prawda? To znaczy był pan, który... Pilnował. Tak. Dlatego też te zdjęcia były prawdopodobnie, ja to tak sobie przynajmniej wyobrażam, że one były robione bardzo szybko, gdzieś tam, w cudzysłowie, spod pachy. I takie zdjęcia znalazły się w Wikimedia Commons, ponieważ są to obrazy w domenie publicznej, natomiast one były bardzo kiepskiej jakości. Mhm. Są dalej. I teraz wchodzimy w współpracę, Wikimedia Polska wchodzi w współpracę z Zamkiem Królewskim na Wawelu, który ma te wszystkie obrazy zdigitalizowane i będziemy systematycznie zastępować te kiepskiej jakości pliki nowymi, które są oficjalnie już wykonane przez fotografów zamku. To fantastycznie, bo to często są dzieła, którym nie za bardzo jest jak się przyjrzeć na miejscu, nawet jeśli są wystawione, prawda, to tak nie za bardzo można się zbliżyć, bo jest za szkłem, a na takiej dużym skanie, dużej rozdzielczości, no to będzie można obejrzeć każdy milimetr niemalże. Tak, poza tym nie każdy ma możliwość poruszać się w przestrzeni instytucji z różnych powodów. Nie każdy ma możliwość przyjechać, albo też inaczej, jeżeli przyjedzie się raz, tych zbiorów jakby jest tyle, że nie mamy po prostu czasowo możliwości stanąć przy każdym obrazie i go w odpowiedni sposób na niego spojrzeć. Natomiast internet nam to umożliwia. Możemy to sobie po prostu podzielić na różne dni, przyjrzeć się temu dokładnie. Więc jak najbardziej zachęcam wszystkie instytucje do tego, żeby udostępniały swoje zbiory i również do tego, żeby mieli swoich wikipedystów rezydentów, ponieważ tak jak mówiłam, ja jestem w stanie przeszkolić na przykład pracowników instytucji z Wikipedii i Wikimedia Commons, ale w takim pełnowymiarowej współpracy to naprawdę potrzeba człowieka w cudzysłowie na etacie, który będzie się opiekował tylko wyłącznie jedną instytucją. Mhm. Czasem zdarzają się też wolontariusze, którzy po prostu... No tak z potrzeby serca pomagają takim instytucjom, prawda? Tak, oczywiście. Jak najbardziej jest to forma, którą również zachęcam jakby wikipedystów, jak i instytucje, żeby współpracować z wolontariuszami. Co nie zmienia faktu, że wolontariat jest zawsze chwilowy, a w danym momencie z potrzeby serca, więc nie jest to podejście na tyle profesjonalne, żeby na przykład cała kolekcja instytucji była dokładnie w Wikipedii opisana. No tak, to wymaga systematyczności, takiej rzetelności, poświęcenia się temu, no i właśnie rezydencja, czyli takie współpraca ścisła, poświęcenie czasu, no wymaga jakiegoś wynagrodzenia, wtedy ten wolontariusz może już nie jest wolontariuszem, ale wtedy może się bardziej temu poświęcić, prawda? I dokładniej to zrobić tak jak należy. I instytucja wtedy jest z tego zadowolona i też odbiorcy wikipedyści są z tego zadowoleni. Ci, którzy czytają też. Przykładowo Wikipedię. Biblioteka Narodowa ostatnimi czasy zatrudniła na etat właśnie wikipedystę rezydenta, który wszystkie zbiory z Biblioteki Narodowej systematycznie ładuje do Wikimedia Commons. A robi to w sposób masowy, w sensie jest to też programista, który po prostu umie to zrobić w taki sposób automatyczny. Także nie jest to jakby ładowanie poszczególnych zdjęć ręcznie pojedyncze, a to są setki tysięcy plików z bazy danych przekierowywane do Commons, którymi następnie mogą się zaopiekować inni wikipedyści wolontariusze, którzy już będą tymi plikami ilustrować odpowiednie artykuły w Wikipedii.
I też przy współpracach z instytucji zawsze te pliki są w odpowiedni sposób oznaczone, tak żeby na każdym możliwym momencie odbiorca takiego pliku w Commons, takiego dzieła, dowiedział się, że jest to ze zbiorów konkretnego muzeum. Także jest to po prostu też promocja dla instytucji kultury. Można tam chyba umieścić taką właśnie formułkę, tak, że to jest ze zbiorów konkretnej instytucji. Tak. Ale właśnie to też, że ta współpraca w ten sposób działa, to powoduje, że te zdjęcia czy reprodukcje są bardzo dokładnie opisane. A to jest jedna z największych bolączek Wikimedia Commons, bo nie problemem jest zrobić 10 tysięcy zdjęć w jakimś mieście na przykład, ale je wszystkie opisać. Która to ulica, jaki to jest fragment, czego dotyczy, co jest na tym zdjęciu, no to już jest duża praca. A tutaj to wszystko już jest wykonane, prawda? W większości chyba. Każde dzieło ma swoją metryczkę i już chyba nawet w formie cyfrowej też. Jeżeli jest to tak jakby upload taki masowy z biblioteki cyfrowej instytucji, to plik już ma metadane i te metadane, czyli informacje właśnie na temat autora, tytuł, na temat techniki i różnego typu. Wszystkie te metadane są automatycznie już zaciągnięte do Wikimedia Commons, co nie zmienia faktu, że każdy plik można wtedy dodatkowo zedytować i uzupełnić tą informację o jeszcze dodatkowe treści, które nie znajdują się w metadanych. Dlatego idealną w ogóle współpracą jest posiadanie, żeby instytucja posiadała takiego wikipedysty rezydenta, i żeby ten wikipedysta współpracował z co najmniej jedną konkretną osobą z instytucji, która posiada już wiedzę merytoryczną na temat zbiorów. I wtedy taka współpraca jest jakby merytorycznie ona jest najbardziej doskonała, ponieważ jest umiejętność ta techniczna i wiedza na temat konkretnych zbiorów, kolekcji, sztuki, co się jakby przekłada na jakość i potem na dodatkowe, lepsze artykuły w Wikipedii na temat tych dzieł. A jak w tej chwili wygląda liczba takich współprac? Ilu jest tych rezydentów? Rezydentów teraz w tym momencie jest około 6 osób, z tym, że czasami to są takie rezydentury na projekt, na przykład półroczny, a są też takie stałe współprace jak w Bibliotece Narodowej, że to jest po prostu wikipedysta na etat i... Już na etacie, tak, nie na umowie zlecenie. Tylko, na etacie, tak. I nie ma tam... Praca ogólnie jakby z taką instytucją, dużą instytucją kultury, to jest praca... Ja nie widzę jakby końca w zupełności, więc... jeżeli jest to wikipedysta rezydent zatrudniony na projekt, to dotyczy on konkretnej kolekcji. Natomiast jeżeli ma się na stałe, to wtedy, jeżeli jest to instytucja kultury typu Zamek Królewski na Wawelu, to może to być nawet praca, która będzie trwała 20 lat. To jest ostatnio, jak tam byłam i właśnie wertowałam zasoby Zamku Królewskiego na Wawelu razem z pracownikami tej instytucji, to widzę spokojnie tam etat na 20 lat dla takiego właśnie wikipedysty rezydenta. Także ta forma współpracy byłaby najbardziej doskonała i wydaje mi się, że dla instytucje powinny o to zadbać, ponieważ Wikipedia jako ta strona, do której, która jakby w wynikach wyszukiwania pojawia się jako pierwsza, będzie druga, to prawdopodobnie do tych zasobów z instytucji kultury odbiorcy dotrą szybciej poprzez Wikipedię niż nawet poprzez stronę instytucji. No zdecydowanie i wtedy właśnie mogą się dowiedzieć tych wszystkich szczegółów, gdzie można obejrzeć chociażby to dzieło, prawda? Dokładnie. A jakie instytucje w tej chwili, bo mówisz 6 rezydentów jest, a jakie instytucje współpracują z nami? Jest jeszcze na przykład, była wikirezydentura w POLIN w Warszawie. I to Muzeum Historii Żydów, tak? Polskich, tak. To jest, tak się nazywa ta instytucja. Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN. I to była rezydentura, która właśnie była na projekt. W tym momencie ten projekt jakby już się zakończył i instytucja jakby rozważa kolejny etap współpracy z takim rezydentem i prawdopodobnie zostanie jakby podpisana kolejna umowa na kolejną porcję jakby pracy z tym związaną. Także. Czyli Biblioteka Narodowa też, tak, mówiłaś, i Muzeum
na Wawelu, Zamek Królewski, tak? Co jeszcze? Tak. Mamy na przykład... Muzeum Narodowe chyba też, tak? Współpracowało, czy tak. współpracuje Muzeum, nadal? W Muzeum Narodowym też Maria Drozdek współpracowała, też to była rezydentura na projekt w danym momencie, w tamtym momencie i również z Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej współpracujemy z Grzegorzem Gogaczem, który, to też jest jakby ciekawa forma, ja też mogę ją zaproponować często instytucjom, to jest osoba, która już pracowała w bibliotece i poprzez serię szkoleń nauczyła się edytować Wikipedię i w tym momencie jakby będąc już pierwotnie zatrudniona w instytucji, ale ona w tym momencie zajmuje się, jest oddelegowana właśnie do spraw związanych z Wikipedią. Także też można jakby znaleźć wikipedystę na zewnątrz i go zatrudnić, ale można też przeszkolić pracownika, który już pracuje od dłuższego czasu wewnątrz, ale też jest to ciekawa forma współpracy i w przypadku Grzegorza ona się jak najbardziej sprawdziła. Natomiast to już jest kwestia danej osoby, na ile ona będzie w stanie szybko nauczyć się edytowania Wikipedii i jaką będzie miała do tego chęć. No a jak można podjąć taką współpracę? To znaczy powiedzmy, że jest jakieś muzeum regionalne, które chce właśnie też uwolnić swoje zasoby, zaistnieć w Wikipedii, zaprezentować je. No to co, mają do ciebie po prostu się odezwać? Tak, dokładnie. Przykładowo Centrum Turystyki Kulturowej Trakt z Poznania, które to zajmuje się jakby dziedzictwem, historią Poznania, odezwało się do mnie i ja zrobiłam pracownikom tej instytucji szkolenie z edytowania Wikipedii, a też poprosiłam następnie też wikipedystów, wolontariuszy o opiekę nad nimi i teraz pracownicy piszą hasła historyczne na temat Poznania. I tutaj to ja jeszcze może dodam, bo uważam, że to jest dosyć ciekawy wątek. Wcześniej takie szkolenie dla pracowników instytucji kultury, ono bardzo często wyglądało w ten sposób, że ja gdzieś jechałam, czy to do Szczecina, czy to do Trójmiasta, czy to do Warszawy, sama jestem z Wrocławia przeważnie. Natomiast tak jak pandemia odmieniła wiele obszarów w naszej rzeczywistości, tak z mojej perspektywy, a pandemia bardzo mi pomogła ze współpracą z instytucjami kultury, ponieważ nie ma żadnej bariery ani mentalnej, ani technologicznej, żeby po prostu umówić się na szkolenie online. I okazało się, że ja to przeprowadzam dużo bardziej efektywnie i dużo sprawniej online niż na żywo, bo na żywo często to wyglądało w ten sposób, że było 10 pracowników przy 10 komputerach, gdzie ja po prostu biegałam od jednego do drugiego i próbowałam w jakiś sposób to ogarnąć. Natomiast w tym momencie ja udostępniam, robiąc takie szkolenie online, udostępniam swój monitor, swój ekran. Wszyscy widzą dokładnie, co ja robię. Ja mówię powoli, powtarzając dokładnie, co ja robię. Oni po mnie powtarzają. No i takie szkolenie trwa, okazuje się, że 3 godziny przeze mnie wykonane. Ja to szkolenie również nagrywam. Czyli i oni potem dostają to nagranie. Mogą sobie obejrzeć i mogą sobie otworzyć, obejrzeć i ciągle sobie na bieżąco ćwiczyć na podstawie tego szkolenia, więc uważam, że jest to dużo lepsza forma dla wszystkich. No dobrze, ale to mówisz o takim szkoleniu dla instytucji i wtedy co? Wtedy tam się znajduje jedna czy dwie osoby, które będą to robić na stałe, czy? To już jest kwestia trochę inicjatywy instytucji, ale też kwestia tego, w jaki sposób podchodzą i w jaki sposób też ja dalej będę miała pomysły na współpracę z nimi. Natomiast w rzeczywistości ja zawsze proszę, żeby takie instytucje wysłały mi listę haseł, jeżeli to jest kwestia... Które by chcieli. Tak, które by chcieli. To jest pytanie też, na czym polega, jakby jaki jest cel. Powiedzmy, że celem jest jednak napisanie artykułu w Wikipedii. Taka współpraca była w przypadku Instytutu imieniem Jerzego Grotowskiego w Wrocławiu i tam była po prostu konkretny cel, 20 artykułów do napisania. Ja przeszkoliłam 2 pracowników. Ci pracownicy zostali oddelegowani
do pisania artykułów w Wikipedii w ramach swoich godzin pracy i w przeciągu pół roku po prostu te 20 artykułów merytorycznych na temat teatru powstało w Wikipedii. Mhm. I to są jakieś artykuły, dobre artykuły, jak oznaczone jako dobre artykuły, czy artykuły na medal, czy to nie ma znaczenia, po prostu, że to ma być po prostu artykuł, który będzie satysfakcjonujący dla twórców, dla tej instytucji, tak? To nie ma tutaj jakiegoś takiego kryterium. To jest, mówiąc szczerze, to ja podchodzę do tego w taki sposób, że moim celem jest, żeby dane artykuły w Wikipedii powstały i żeby w tych artykułach było jak najwięcej wiedzy pracowników instytucji, bo oni też mają dostęp do publikacji, do źródeł związanych z tematami, którymi się zajmują zawodowo. Natomiast nie wytwarzam im takiego pola, żeby te artykuły przez nich napisane zostały nominowane do dobrego artykułu albo do artykułu medalowego. Nie wykluczając, że te artykuły kiedyś takie mogą się stać, tylko bardziej wolałabym, żeby już nimi zaopiekowali się w późniejszym etapie wikipedyści na podstawie tych informacji i źródeł, które już w tym artykule są zawarte przez pracowników. Natomiast sam proces osiągnięcia dobrego artykułu, czy też artykułu medalowego jest na tyle, jakby to powiedzieć, wymagający, że ja bym wolała, żeby ci pracownicy się jednak skoncentrowali na przekazywaniu swojej wiedzy do Wikipedii niż osiągania tych statusów w Wikipedii, medalów czy oznaczeń typu dobry artykuł. No dobrze, ale mówimy do tej pory właściwie o muzeach i galeriach i bibliotece, tak? Biblioteka Narodowa, chyba to jest jedyna biblioteka, która współpracuje ze Stowarzyszeniem Wikimedia, tak? I z Wikipedią. Nie. Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa też współpracuje. Tych bibliotek jest kilka. Ogólnie tych współprac jest około 40 w tym momencie. Niektóre są nieustanne, niektóre gdzieś się zatrzymały na jakimś etapie, bo jakaś praca została już wykonana i jakby także nie ma tak, że to jest ciągła współpraca z dosłownie z 40 instytucjami, ale myślę, że tak na bieżąco staram się, żeby to było przynajmniej tak około 10 instytucji w danym momencie albo 10 jakichś różnych projektów, bo czasowo prywatnie nie jestem w stanie, natomiast jakby dalej zachęcam do tego, żeby znajdować wolontariuszy czy też wikipedyści, rezydenci, żeby oni mogli się zaopiekować tymi instytucjami i pogłębiać tę współpracę. No właśnie, a to jak to wygląda od drugiej strony, bo mówiliśmy na razie, jak instytucja może zacząć współpracę, natomiast czy ktoś, kto ma pomysł na właśnie przekonanie jakiegoś muzeum czy jakiejś instytucji do tego, żeby zaistnieć w Wikipedii, może do ciebie przyjść i powiedzieć, że mam kontakt z Muzeum, nie wiem, historii Suwalszczyzny na przykład i oni są chętni, ja bym chętnie też podjął tą pracę. Co mamy zrobić? No ja bardzo do tego zachęcam. Mam przykładowo taką listę osób rezydentów potencjalnych, którzy zgłosili się do mnie z taką chęcią, również proponując konkretne instytucje, z którymi by chcieli współpracować. No ja też do tych instytucji zawsze piszę, przeprowadzam różnego typu rozmowy i staram się po prostu sieciować wikipedystów z tymi instytucjami kultury. Także jak najbardziej. A jeszcze wracając do medalu, to też jest ciekawa, wydaje mi się, historia. Miałam na przykład prowadziłam taki projekt, który się nazywał Wikiplaton. To nie była współpraca z konkretną instytucją kultury, bo to też nie chce się zawsze ograniczać do instytucji kultury, tylko to była współpraca ze specjalistami z zakresu filozofii. No to chyba trwa jeszcze, prawda? Tak. To jest, projekt się zaczął rok temu i celem projektu było napisanie artykułu o Platonie, o platonizmie. To się po prostu rozszerzyło, bo chodziło nam konkretnie o artykuł o Platonie.
z pulą osób, specjalistów z zakresu filozofii, którzy spotkali się na Akademii Platońskiej w Lanskoronie rok temu. Także ja byłam tam, szkoliłam w międzyczasie. Chciałem, że chyba w tym roku też się spotykają właśnie. Tak, w tym roku też się spotykają. Ja w tym roku nie pojechałam, rozmawiałam z nimi online i uczyłam pewnych zasad dotyczących Wikipedii, bo to już były częściowo nowe osoby. A także jeszcze w tym roku ich celem jest napisanie o idei dobra w Wikipedii, taki artykuł. Także rok temu też jakby stworzyliśmy największy artykuł o Platonie na świecie ze wszystkich Wikipedii, ze wszystkich wersji językowych. I przez fachowców chyba, i przez fachowców. I to jest, dla mnie to jest o tyle fascynująca historia. Staraliśmy się o medal, a powiedziałabym, że to była szaleńcza praca po nocach. Nie udało się dostać tego medalu, ale nic nie szkodzi, dzięki temu, że próbowaliśmy, to ten artykuł nabrał jeszcze lepszych treści, tak czy siak. Natomiast dla mnie było fascynujące, bo ja jakby pośredniczę zazwyczaj między światami. Mhm. Jest świat wikipedystów, który znam zasady edytowania Wikipedii, wiem w jaki sposób wikipedyści myślą. I jednocześnie współpracuję właśnie albo ze specjalistami, filozofami, osobami zajmującymi się sztuką, artystami, czy też właśnie pracownikami instytucji kultury. I oni tworzą swój świat i mają jakby swoje kategorie i swoje myślenie o tym, jak powinny pewne treści zostać napisane. Więc gdzieś po prostu współpracując z różnymi instytucjami, czy też właśnie specjalistami, próbuję wypośrodkować ten świat, bo w przypadku na przykład filozofów, język filozofów, który w mniemaniu osób zajmujących się filozofią jest encyklopedyczny i merytoryczny, i on rzeczywiście jest, ale ja to wiem z perspektywy tego, że ja studiowałam filozofię również i jakby znam się również na tych terminach i rozumiem ten język i nie widzę w nim, widzę w nim treść konkretną. Natomiast w przypadku wikipedystów, którzy załóżmy nie studiowali filozofii albo nie mieli innej okazji, żeby zapoznać się z tym językiem, taki artykuł o Platonie może być niezrozumiały. Mhm. I wypośrodkowanie tego tutaj z jednej strony, jakby tłumaczenie wikipedystom, że artykuł piszą specjaliści, a z drugiej strony jakby prowadzenie specjalistów, żeby jednak starali się ten język minimalizować do jak najbardziej zrozumiałej formy. No to jest oddzielny temat w ogóle, jeśli chodzi o treść haseł i dostępność dla odbiorców, bo niektóre są bardzo hermetycznie pisane. Ale niektóre też mają taką uproszczoną wersję, ale to jest tak jak mówię, na oddzielną audycję temat. Natomiast z tego co mówisz, to wynika, że do tego skrótu GLAM trzeba by było jeszcze dodać jedną literkę, tak? Uczelnie. Oczywiście. Chyba. Oczywiście. Ja to sobie zawsze roboczo nazywam Wiki Uniwersytet i uniwersytety również wychodzą z prośbą o współpracę dla Wikimedia Polska. Czy to właśnie w formie jakichś wykładów, czy też warsztatów. Także edytowanie Wikipedii według mnie jest uniwersalną umiejętnością, a przynajmniej powinno być uniwersalną umiejętnością, którą również się powinno uczyć w szkołach, ponieważ na edytowaniu Wikipedii dowiadujemy się, w jaki sposób konstruować obiektywne zdania, które nie mają wartościujących słów, w jaki sposób stosować źródła, w ogóle czym jest źródło, czym jest bibliografia. Zachować neutralność. Tak, zachować neutralność. Więc jest to umiejętność, którą po prostu można jak najbardziej wprowadzić nie tylko do uniwersytetów, ale również do szkół. I oczywiście Wikimedia Polska ma również osobę odpowiedzialną za edukację. Jest to Klara Sielicka-Baryłka, której zadaniem jest właśnie pokazywanie w szkołach i na uniwersytetach, w jaki sposób specjaliści mogą swoją wiedzę do Wikipedii wprowadzać. Mówiliśmy o tym, w jaki sposób możemy współpracować, czy można nawiązać współpracę ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska i tym samym z Wikipedią, ale jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, bo jeśli zarchiwizujemy je do formy cyfrowej, umieścimy w Wikimedia Commons takie dzieła, które są w zasobach instytucji, to one dzięki temu uzyskują pewien rodzaj
nieśmiertelności. Bo zdarza się, że te instytucje no, są po wodzie, pożary i mogą po prostu te zasoby zniknąć. Dokładnie taka sytuacja się zdarzyła w Rio de Janeiro, a 4 września 2018 roku, kiedy po prostu Muzeum Narodowe spłonęło i muzeum utraciło 80% swoich zbiorów. Nie było one w większości zdigitalizowane, a okazało się, że jedna osoba wcześniej chodziła po tym muzeum i robiła zdjęcia eksponatom, ale to nie są zdjęcia profesjonalne. A więc tak naprawdę dziedzictwo ludzkości, cywilizacji uległo zniszczeniu. Poszło z dymem. Mhm. I w tym momencie jak najbardziej zachęcam wszystkie instytucje kultury, żeby digitalizowały swoje zasoby, swoje dzieła i żeby tworzyły swoje zewnętrzne biblioteki cyfrowe, w którym użytkownicy internetu mogą do tych zbiorów sięgnąć. I żeby kolejnym krokiem była właśnie współpraca z Wikimedia Polska i dzięki tej współpracy, żebyśmy nawet te zdigitalizowane zbiory, które już są na stronie instytucji, żeby jeszcze dodatkowo je dać na Wikimedia Commons, ponieważ również z serwerami się różne rzeczy dzieją, mhm. Więc im więcej kopii w internecie, w różnych przestrzeniach, tym lepiej. A Wikimedia Commons, jakby to są serwery utrzymywane przez Wikimedia Foundation i to są środki, które starczą jeszcze na co najmniej 50 lat od tego momentu, jakby nagle przestały jakiekolwiek pieniądze przypływać do fundacji. Dlatego... Bo to, że zdigitalizujemy i że trzymamy je na jakimś serwerze, który też może spłonąć, prawda? No to nie wystarczy. Dokładnie. Dopiero w momencie, kiedy uwalniamy te dzieła do domeny publicznej albo nadajemy im licencję wolną i umieszczamy w Wikimedia Commons, no to wtedy każdy może sobie skopiować i trzymać kopię u siebie w komputerze i to jest wtedy masowa taka chmura już, która jest nie do ogarnięcia. Wirusowo to się rozprzestrzenia wtedy, prawda? Tak, także udostępnianie swoich zasobów w Commons jest nie tylko promocją dla instytucji, ale tak naprawdę darmowym serwerem, na którym można te zasoby zdigitalizowane trzymać. To nie jest zbyt popularne mówić o Wikimedia Commons, bo nikt na tym specjalnie nie zarabia. Nie ma takiego interesu w tym, żeby rozpowszechniać te informacje, ale to jest przecież największe repozytorium jakichkolwiek zdjęć, grafik i różnych innych materiałów, również audio i wideo na świecie. Tak? To tego nie ma większego zbioru niż Wikimedia Commons. To jest bardzo ważna informacja, szczególnie dla artystów, ponieważ to wszystkie zasoby w Commons są na wolnej licencji i artyści, wiedząc w jaki sposób wyszukiwać takie zasoby w Commons i wiedząc w jaki sposób nazywać te zasoby, z których korzystają do tworzenia własnych prac, mogą dowolnie z tego korzystać i nawet w celach komercyjnych. No, mogą też aktorzy na przykład korzystać z dzieł, które są właśnie w jakichś źródłach do tego, żeby prezentować sztuki czy prezentować literaturę. Mogą z tego korzystać nauczyciele do tworzenia materiałów edukacyjnych. Jakby nie ma tak naprawdę ograniczeń. Jest taki bardzo ciekawy projekt drukowana Wikipedia. Ona jest nawet artykuł w Wikipedii na ten temat. Jest to projekt artystyczny polegający na tym, że artysta wydrukował angielskojęzyczną Wikipedię. Część, ale tam było kilka tysięcy tomów, także naprawdę bardzo, bardzo sporą część. I również jako taki performance artystyczny sprzedawał te tomy i mógł to zrobić, ponieważ ta Wikipedia i wszystkie zasoby Wikimedia Commons są na wolnej licencji, tylko trzeba w odpowiedni sposób umieć zakomunikować o tym. Mhm. Ale też dochodzi do takiej współpracy, która jest niespodziewana. Opowiedz coś o projekcie Kariatydy i współpracy. Kolektyw Kariatyda to jest grupa kobiet, głównie historyczek sztuki, które zawiązały się na początku 2019 roku we Wrocławiu. I celem tej grupy jest edytowanie artykułów w Wikipedii o kobietach, artykułów biograficznych, a najlepiej artystkach, najlepiej polskich artystkach. Także tak starają się zawężać w takim obszarze.
Jest to związane z tym, żeby trochę proporcje Wikipedii artykułów biograficznych wypośrodkować względem tego, że jest jednak więcej artykułów o mężczyznach niż o kobietach encyklopedycznych. I kolektyw Kariatyda, ponieważ są to historyczki sztuki, które znają również środowisko artystyczne i instytucjonalne instytucji kultury we Wrocławiu, a każdy maraton edytowania Wikipedii, który jest organizowany co miesiąc, jest przy współpracy z inną instytucją kultury, na przykład Muzeum Współczesnym we Wrocławiu, Muzeum Architektury we Wrocławiu, czy też BWA. I dla mnie jest to o tyle bardzo fajna grupa, że nie tylko powstają te artykuły biograficzne, ale również zawiązywane są relacje z instytucjami kultury, dzięki czemu już te instytucje, widząc jaka to jest fajna praca, edytowanie Wikipedii, wchodzą dalej w kolejne etapy współpracy ze mną i na przykład Muzeum Współczesne we Wrocławiu zażyczyło sobie wiki rezydenta. Prawdopodobnie od października tego roku. Także jest to na pewno bardzo wartościowa jakby grupa, która przyciąga środowisko instytucji kultury, co najmniej z Wrocławia, ale nie tylko. No fajnie, bardzo się ładnie rozwija, ale powiedz troszkę o planach w takim razie. Co na przyszłość, bo chyba życie pisze samo te plany, to znaczy zgłaszają się do ciebie instytucje i ciągle jest coś nowego. Ale jakieś działania też podejmujesz chyba, prawda? Które inicjują nowe zagadnienia. Tak, ostatnio pracuję nad rozpoczęciem takiego projektu, który roboczo sobie nazwałam Wikipedia dla klimatu. A projekt ten zawiązał się poprzez kontakt z portalem naukowym Nauka o klimacie, w której są specjaliści z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. I jakby projekt ten Nauka dla klimatu miałby zrzeszać różne podmioty instytucjonalne, właśnie różne też instytucje związane z edukacją, z nauką, dotyczące, które zajmują się w jakiś sposób klimatem, ziemią, a ekologią. Więc na pewno będę zapraszać różnego rodzaju właśnie instytucje, czy też będę pisała do uniwersytetów, do wydziałów biologii w całej Polsce, żeby zorganizować cykl edytonów wokół edytowania konkretnych artykułów w Wikipedii o klimacie. Już mam taką listę zrobioną. To jest lista przygotowana właśnie przez specjalistów z nauki o klimacie i specjaliści po prostu przyjrzeli Wikipedię w tym zakresie i wysłali mi listę haseł, które wymagają dopracowania lub też haseł, które powinny być z Wikipedii, ale jeszcze nigdy nie zaistniały. No dzisiaj to tematu nie wyczerpaliśmy oczywiście, ale chyba na tym staniemy i postawimy tutaj kropkę. Moim gościem była Celina Strzelecka, która jest koordynatorem projektów GLAM w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska. Specjalistka do spraw GLAM, dokładnie. Dziękuję Państwu bardzo. To był podcast Wikiradia z serii pod tytułem Jak Wikipedia zmienia świat. Zapraszam do subskrybowania w czytnikach podcastów. Główne z nich to Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts. Odcinki podcastu można również pobrać z Wikimedia Commons, gdzie znajdują się w kategorii Wikiradio. Ja nazywam się Borys Kozielski i dziękuję za uwagę, a gdybyście chcieli się ze mną skontaktować, to zapraszam poprzez e-mail boryskozielski@wikiradio.org lub przez Wikipedię. Nazwa użytkownika, którą się posługuję, to moje imię i nazwisko. Do usłyszenia.